Niezależne. Jacek Sobora, witam Państwa. Dzisiaj naszymi gośćmi są Beata Sławińska, Tadeusz Płużeński, Fundacja Łączka. Kłaniam się, dzień dobry. Słuchajcie, minęło trochę czasu od tego, co się wydarzyło tam na cmentarzu przy Wałbrzyskiej. Emocje nie tyle wygasły, ale są no, w związku z tym, że upływ czasu to załatwia, trochę inne niż były. No bo pan w słowiańskich oczach to miał łzy, jak tam wszystko się to działo, to ja wiem. Ale ja w dalszym ciągu nie rozumiem tego, co się stało. 27 września na Powązkach miał się odbyć uroczysty pogrzeb pod patronatem i z udziałem pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co się stało? No jeśli mówimy o prezydencie, to można to zinterpretować w ten sposób, że głowa państwa została zignorowana przez instytucje odpowiedzialne za polską pamięć, czyli przez Instytut Pamięci Narodowej i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Prezydent coś mówi, a cała reszta no, niespecjalnie się tym przejmuje. I zamiast tego wszystkiego, co miało być, czyli trzeciego etapu ekshumacji na Łączce, zamiast panteonu, zamiast pogrzebu właśnie z udziałem prezydenta, nie mamy nic. Przeciwnie, dodatkowo, te prace, które były zakładane, zostały skutecznie zablokowane i to mówimy zarówno o warszawskiej Łączce, o Powązkach Wojskowych, a też dziwne rzeczy się działy, jak wszyscy widzieliśmy, na Służewiu, czyli drugim miejscu, drugim polu grzebalnym, gdzie właśnie więźniowie, głównie Rakowiecki, to byli przewożeni. Jeżeli chodzi o Łączkę, został zatrzymany trzeci etap, tak? Został zatrzymany trzeci etap. Pod jakim pretekstem, z jakiego powodu? To nie jest oficjalna informacja, ale jak gdyby z ploteczek wiemy, że tym powodem są właśnie te groby ubeckie, które tam się znajdują, że w naszym obecnym prawie nie ma przepisów, które pozwalałyby na demontaż tych nagrobków i na przeniesienie ich w inne miejsce, po to, aby jak gdyby zwolnić tą przestrzeń i pozwolić tam pracować profesorowi Szwagrzykowi. Żołnierze wyklęci byli wrzucani do dołów, a potem na nich chowano ubeków. Tak. I teraz nie można ruszyć tych ubeków, tak, zgodnie z prawem, dlatego został zatrzymany trzeci etap, jeżeli chodzi o Łączkę, tak? Tak. Z prasy wiemy, z artykułów prasowych bodajże, z jednego z tygodników wiemy, że tak naprawdę osobą, która zablokowała w ostatniej chwili trzeci etap Łączki, to jest wojewoda mazowiecki pan Kozłowski, zdaje się. Jacek Kozłowski, tak. On mianowicie, powołując się na ekspertyzy prawne, powiedział, że w tych jak gdyby pomnikach obecnie tam stojących, tych, które tam powstały w latach 80. i 70., są nowe pochówki. Pochówki, nie wiem, jak gdyby z przestrzeni ostatnich lat, co powoduje, że jak gdyby już nie można objąć tego terenu. Mówię o terenie, który pokryty jest w dalszym ciągu tymi ubeckimi nagrobkami. Nie można uznać za cmentarz wojskowy i że jak gdyby sprawa powinna trafić w tej chwili do prokuratury powszechnej. I to już nie jest pod auspicjami IPN-u, tylko prokuratury, bo tak, te groby są zbyt świeże i tak dalej. Tak, dobrze, jest... ale to mówimy o Łączce. Tak. Okej. A co się stało na Służewie? Na Służewiu stało się, no to jest kolejny etap tej samej bitwy, można powiedzieć, no bo tam też jednak trwały prace ekshumacyjne. Tak, nastąpiła ingerencja. Przyjechała po prostu policja, w te prace. Przyjechali prokuratorzy. Nastąpiła ingerencja w pracę, trzeba podkreślić to wyraźnie, grona naukowców, badaczy. No, policja, prokuratura stwierdziła, że te badania naukowe, które się tam odbywają, nie są ważne, nie są istotne, z sugestią, że właściwie są nielegalne, że profesor Szwagrzyk i jego ekipa to są przestępcy. Prokuratura IPN-u, i muszą, prokuratura IPN-u, bo to na wniosek prokuratury IPN-u, konkretnie pana, no, pana, który nadzoruje to, czyli prokuratora Dariusza Gabriela. On wnioskował o to, żeby pan prokurator Dariusz się... Gabriel, tak, napisał do prokuratury, prokurator Dariusz Gabriel, który jest dyrektorem pionu prokuratury w IPN-ie. Tak. Napisał do prokuratury normalnej, tej takiej prokuratury, tak? Może nie napisał, ale jak gdyby zażyczył sobie, żeby to zostało napisane, bo zdaje się, że ktoś inny napisał to pismo i podpisał swoim nazwiskiem. I to jest prokuratorów IPN-u, no tak, którzy podlegają... Podlega pod Gabriela. Tak, którzy podlegają pod Gabriela. Tak. No, ale to jest tak jakby, prawda, ty, powiedzieć... No, ale chciałbym
że Jaruzelski nie odpowiada za to, co się działo, prawda, w państwie komunistycznym. No są tacy, tak mówię, spokojnie. Są tacy, ale są przełożeni, którzy odpowiadają za to, właśnie jeśli nie bezpośrednio, to na pewno politycznie. I Gabler napisał, no nie Gabler, tylko IPN napisał do tej prokuratury powszechnej, że co? Napisał, że no to jest w ogóle kuriozalne od początku do końca, że nie ma jasności, pewności co do pochodzenia tych szczątków wydobywanych przez ekipę profesora Szwagrzyka. Czyli istnieje podejrzenie, że na Służewiu są jakieś szczątki z niewiadomego okresu. Może to jest, prawda, Polska Piastów, Polska Jagiellonów, prawda, może z Średniowiecza. Przepraszam, ty jesteś bardzo... Nie, ty jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem i w ramach tej twojej inteligencji również funkcjonuje coś takiego jak poczucie humoru. Ale wybacz mi, ja go w tej sprawie nie mam. Ja bym chciał naprawdę ustalić, bo to jest niemożliwe. To się po prostu nie daje zrozumieć. Znaczy ja pozwalam sobie na taki sarkazm, no, tak, żeby zobrazować nonsensowność tej sprawy. Ale przecież zostały te ciała wydobyte. IPN sam sobie, no, jak należy interpretować to? Prawda? Można interpretować w ten sposób, że IPN sam się pozbawił sprawy i to sprawy priorytetowej, bo i w poprzednich latach, ale do dziś też prominentni przedstawiciele IPN mówią, że ekshumacje to jest sprawa priorytetowa. No właśnie widzimy, jaka to jest sprawa priorytetowa, skoro sam IPN twierdzi, że nie jest właściwym organem do prowadzenia tych spraw. Czyli w domyśle można uznać, że IPN jest niepotrzebny. Trzeba go właściwie zlikwidować, bo może piąć śledczy. Do IPN-u zaraz dojdziemy, ale musiał zrozumieć, jaka była kolejność tych wydarzeń. Czyli najpierw wojewoda warszawski Jacek Kozłowski pisze list do IPN-u, tak? To IPN-u napisał? Czy do prokuratury? O tej informacji wiemy, że miała miejsce podczas spotkania w kancelarii prezydenta, bodajże 16 lipca, i tam pan Kozłowski zdaje się, że przedstawił te ekspertyzy prawne, na które się powołuje, które blokują tak naprawdę trzeci etap łączki. Cały problem polega na tym. On jest dysponentem tego miejsca, zdaje się, prawda? Przepraszam, próbuję to objąć wyobraźnią. Czy to jest tak, że służalczość IPN-u wobec władzy tutaj zadziałała? Co się stało? Różne elementy zapewne, ale no też no, zaniepokojenie budzi to, że to nawet z naszej rozmowy wynika, że jest tak dużo podmiotów odpowiedzialnych za tę sprawę, że właściwie, prawda, jakiś chaos, tak? Zjadacz chleba przeciętny się gubi, prawda? Tutaj z jednej strony mamy prokuratora Gabriela, który właśnie przekazał sprawę prokuraturze powszechnej. Z drugiej strony właśnie słyszymy, że wojewoda mazowiecki nieprzychylnie patrzy na sprawę ekshumacji. Mamy jeszcze bardzo ciekawe wypowiedzi pani wiceprezes IPN-u, prawda, która mówi, że to jest priorytet w tym czasie, kiedy właśnie wchodzi prokuratura i policja. Mamy jeszcze wypowiedzi profesora Andrzeja Friszkę, przewodniczącego Rady IPN-u, który mówi, że to nie są żadne ekshumacje, czyli nie priorytet, tylko to są jakieś wykopki. Prawda? I że ktoś sobie wchodzi i robi jakieś wykopki, to było określenie na pracę ekipy profesora Szwagrzyka, wolontariuszy, specjalistów. Jeszcze jest profesor Kunert. Który się nie wypowiada. Doszliśmy do takiego momentu, w którym moim zdaniem celowo została ta sprawa rozmyta całkowicie. Czyli kwestie, które powinien rozpatrywać wyłącznie IPN, za sprawą, no, wydaje się tutaj jeszcze jednego podmiotu, czyli prezesa Łukasza Kamińskiego, została przekazana też innym ośrodkom, prawda? Żeby IPN nie musiał sam podejmować decyzji właśnie w kwestii tych ubeckich grobów, prawda? Bo Łukasz Kamiński musiałby podjąć taką decyzję, prawda? No żeby zrobić ekshumację, żeby wydobyć z tych dołów śmierci ludzi, no to on bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie komunistycznego spadku, prawda? Wycofał się, żeby... W postaci tych grobów. On się wycofał i dokooptował szereg innych podmiotów. To oprócz wymienionych, to jeszcze, żeby bardziej Państwu skomplikować sprawę, to jest prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz, to jest jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości, a w tym wszystkim jeszcze jest Pomorski Uniwersytet, który prowadzi bazę genetyczną ofiar totalitaryzmu.
Więc mamy tyle podmiotów, żeby prawda, jakoś to spuentować. Każda ma swoje opinie, każda przedstawia swoje ekspertyzy prawne i oczywiście one nie mogą być zbieżne, bo każdy prawda, ciągnie w swoją stronę. No i mamy sytuację w tej chwili patową. Nie wiadomo właściwie, kto za to odpowiada, no więc nie możemy też czyli rozliczać gotowy tych przepis, ludzi. Jak powstrzymać proces ekshumacji. To jest nieprawdopodobne, co mówicie. To się wszystko dzieje w Polsce 2014. Ja tylko chciałam powiedzieć, że od czasu, od 22 sierpnia ubiegłego roku, kiedy na jednej z konferencji prasowych IPN-u, tej takiej powiedziałabym znaczącej, ponieważ tam zostały ujawnione nazwiska i Zapory i Łupaszki, wtedy no, parę dobrych miesięcy minęło i nic się nie działo w kwestii, na którą w tej chwili powołują się wszystkie jak gdyby zaangażowane instytucje, że trzeba zmienić prawo i tak dalej, było mnóstwo czasu od tamtego czasu, żeby to prawo rzeczywiście dostosować do takiego momentu, aby można było tę ekshumację przeprowadzić. No, dowiadujemy się w lipcu 2014 roku, prawie rok po tamtej konferencji, że nagle nie ma przepisów prawa, które by umożliwiły wejście na łączkę, wyrzucenie tych ubeckich grobów gdzie indziej, czy przeniesienie tych ubeckich grobów gdzie indziej i rozpoczęcie ekshumacji. Przerażające w tym wszystkim jest to, dopowiadając do tego, co mówi Beata, że o tym wszystkim nie są informowane, nie były i nie są informowane rodziny. I one patrzą teraz z przerażeniem na te doły śmierci, prawda? Można powiedzieć tak symbolicznie, skrótowo, widząc, że ich bliskich nie można wydobyć, prawda? Bo są jakieś, okazało się właśnie po roku, że są nagle jakieś komplikacje prawne, jakieś względy proceduralne. Właśnie, że trzeba zmienić prawo, że trzeba się podporządkować woli prawda, rodzin ubeckich. Prawda? I co mają te rodziny? Prawda? Ja rozmawiałem z przedstawicielem takiej rodziny. No one są przerażone, że cały płakał, czas jesteśmy w Polsce ubecki. Płakał, bo on nie zdąży pochować swojego ojca. A już miał nadzieję, że to się stanie. Tak, to są z reguły bardzo wiekowi już ludzie, którzy wreszcie odzyskali, niektórzy z nich odzyskali wreszcie tych ojców, braci, wujków. Najpierw ich zabili, potem im zabrali nazwiska, a teraz co robią, no to jest niewyobrażalne zupełnie. A teraz mówią, że nie można wykopać, bo mają decydować nadal ubecy. Słuchajcie, Zuzanna Kurtyka mówi, a propos IPN-u. Zuzanna Kurtyka mówi, że tam w IPN-ie się toczy taka walka o to, żeby środowisko Gazety Wyborczej przejęło IPN, no bo tylko środowisko Gazety Wyborczej oczywiście ma jakikolwiek mandat na to moralny i każdy inny, żeby nam mówić, co jest w naszej historii ważne, co jest nieważne i jak powinniśmy do niej w ogóle podchodzić. Czy z tego waszego oglądu ten obecny IPN jest w stanie przeprowadzić skutecznie taką operację, jak wydobycie tych bohaterów i godne pożegnanie? Wydaje się, że niestety w obecnym układzie IPN-u, w uwarunkowaniach prawnych tej placówki, no bo trzeba też powiedzieć, że w tej chwili dużo ważniejszą rolę od prezesa IPN-u pełni wspomniana rada w której bardzo ważną rolę odgrywa profesor Friszke. Rada programowa. I to jest właśnie, myślę, to, o czym mówi Zuzanna Kurtyka, prawda? To nie jest tylko Friszke, ale zapewne jego zwolennicy też tam są mocno reprezentowani. No, efekty widzimy, prawda? Dzisiaj w postaci właśnie zatrzymania tych prac ekshumacyjnych. No i wydaje mi się, że niestety Zuzanna Kurtyka ma rację, że ten IPN dzisiejszy, no, różni się, można powiedzieć, nawet katastrofalnie od tego IPN-u, który był w czasach. Dlatego powiedzieć nie możecie, ale to nie jest tak, że ponieważ SLD będzie najprawdopodobniej bardzo potrzebne do rządzenia Platformie Obywatelskiej, no to my musimy trochę tak ten IPN odsunąć na bok, poskromić i tak dalej, żeby czerwoni mogli się dogadać z czerwonymi i tak dalej, i tak dalej. Coś mnie po prostu paranoja. O tym decyduje niestety już nawet nie tylko względy finansowe. Nawet podczas naszych rozmów wcześniejszych mówiliśmy często o tym, że brakuje środków na łączkę, na ekshumację. Że może mówiliśmy też, że może prezes IPN-u ma tutaj jasną wizję tego, co się powinno stać, no ale właśnie są jakieś siły, które go blokują. No dzisiaj trzeba powiedzieć, że o braku ekshumacji zadecydowała polityka.
zadecydowała polityka III Rzeczpospolitej i to jest sprawa bezdyskusyjna. Prawda? To jest blokada na bardzo wysokim szczeblu. Sądzę, że należy kojarzyć ją właśnie z tymi środowiskami ubeckimi. Czyli z jednej strony mamy groby, prawda, na Powązkach wojskowych, których nie możemy usunąć, a czuwają, prawda, nad tym całym właśnie miejscem inne rodziny, prawda, ubeckie, komunistyczne. To może oczywiście brzmieć jak spiskowa teoria dziejów, ale niestety tak mamy urządzoną Polskę. I przykład Łączki i Wałbrzyskiej potwierdzają to, że co będzie żyjemy dalej? W PRL-u BIS po prostu. Co będzie dalej? Może zapowiemy konferencję też. Tak, no będzie trwała walka o Łączkę i inne miejsca, inne Łączki w Polsce. Jutro ma mieć miejsce w Sejmie, bo to będzie opierało się też również o Sejm. Otwarte posiedzenie Zespołu Parlamentarnego Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych o godzinie 12 w budynku G, sala 25, na którym to omawiane będą właśnie kwestie Wałbrzyskiej oraz Łączki, a po tym spotkaniu odbędzie się konferencja prasowa. My też mamy przyszykowane pismo do pana wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z tego, aby się wytłumaczył, chociażby z tego faktu, że chce jak gdyby objąć statusem cmentarza wojskowego tylko to miejsce, w którym w tej chwili już nie ma szczątków, natomiast chcę pewnie zostawić, jak do mnie mam te groby ubeckie, nic z nimi się nie będzie działo. Jak gdyby on też blokuje te wszystkie prace. No i będziemy dalej walczyć, będziemy pewnie jakieś inicjatywy z pewnością organizować, nie będę o nich mówiła, żeby po prostu nie mieli kłopotu. Cześć, no, krótko mówiąc, Polska patriotyczna musi wygrać z tą Polską ubecką. No to od tego jesteśmy i po prostu nie odpuścimy. No nie damy sobie cały czas w kaszę dmuchać, prawda? I pozwalać rządzić tym starym komunistycznym układom. Najwyższy czas zerwać z tym wszystkim. Oby. Bardzo uprzejmie dziękuję. Beata Sławińska, Tadeusz Kurzański. Jutro konferencja w Sejmie. Zobaczymy. Kłaniamy się Państwu.